Moi drodzy, chcę was poinformować, że jest moja trasa koncertowa i doszedł jeden nowy koncert finałowy w Koszalinie na 4000 osób. I ten koncert odbędzie się już 1 czerwca. A co jest 1 czerwca? Dzień Dziecka, moi drodzy. Także idealny prezent to będzie bilet na koncert Paliona, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzę się z każdym na wszystkich koncertach w całej Polsce, bo będzie ich bardzo wiele. Bilety się bardzo szybko sprzedają, dlatego zapraszam serdecznie, macie linki w opisie. Do zobaczenia. Ale moi drodzy widzowie, witam serdecznie w nowym odcinku w moim fioletowym domu. Tak, zostałem wykopany z domu, ale nie pozwolę sobie na to, widzowie, i dalej w nim siedzę. W tym fioletowym całym domu, nie wiem, to jest... Ja cały dom muszę znowu przebudować, żeby to zmienić na zielony kolor. Już mam dość tej przemiany kolorów. Ale widzowie, zanim się zacznie cały film, chciałbym wam powiedzieć, że pierwszy koncert już będzie niedługo, bo 6 kwietnia w Gdańsku. Osoby z Gdańska, pobliże Gdańska, jeżeli chcecie kupić bilet na koncert, to kupujcie, śpieszcie się, bo niedługo koncert już będzie. Nie będzie dostępnych biletów, także zapraszam serdecznie, link w opisie. Kupujcie sobie bileciki na koncerty, a w Koszalinie będzie finałowy. I też mnóstwo miast jest, także sprawdzajcie sobie, link w opisie na koncerty Paliona. Spotkajmy się, bawmy się razem. Również są VIP meet and greety, które dzięki którym tym lepszym biletom możecie mnie spotkać, zbić pionę i ze mną pogadać twarzą w twarz. Wszystko w opisie. No i zapraszam na Palion Style. Piękne rzeczy mam, takie jak ten bryloczek od Lolo, albo jakieś opaski, koszulki, bluzy i będzie wiele więcej w tym roku. Naprawdę staramy się dla was jak najmocniej, tylko śledźcie i kanał, i sklepik, a teraz wychodzimy z chaty, bo widziałem właśnie, widzowie, co tu się stało, jest krzyż i tutaj napisał Katnap, tutaj Katnap, przepraszam się, nie wiem, o co chodzi w ogóle tutaj, ale widzowie, czemu Katnap napisał mi tabliczkę, tutaj Katnap i ten Katnap dosłownie przepraszam, za co? Za co zrządził nam? Może widzowie, Katnap się jakoś zmienił, może wrócił miły Katnap, tylko jest noc dalej, więc troszkę by to nie pasowało z tym wszystkim, bo w nocy się zmienia w tego strasznego Katnapa. Ale mega ej, są łapki, są ślady. Do czego one prowadzą? Te ślady prowadzą do Toyta chyba. Do Toyta albo gdzieś za Wojanowice. Lecimy tutaj za Wojanowicami, nie, tu się nie, tu nie ma śladów. Gdzie tu są ślady? Tu, do Toyta? Toyto? I nie ma to, tu są ślady. Też jest krzyż, to samo. Wybacz Wojan za wszystkie złe moje czyny. Plaże. O co chodzi z tym? Ja tam mam się plaże. Co, czemu to jest na czerwono? To jest jakieś połączone? Ale nie ma Toyta dzisiaj, widzę. Nie wiem, gdzie jest Toyt. Dobra, zamknijmy lepiej tajną bazę. Dobra, wyjdźmy stąd, ale dokąd te łapki prowadzą? Może pójdę do Ptycha, widzowie, i Nubka, bo wiem, że Nubo i Ptycho są. Może oni będą coś wiedzieć, może widzieli gdzieś Katnapa, bo nawet Katnapa nie ma, nie wiem, gdzie on jest. Ale ej, dalej to się... Czekaj. Bo tu są odwrócone te łapki tam, a tu są łapki w tym kierunku. Czy te łapki prowadzą tu? Tu do Nubka? Czekaj, czy to do każdego domku prowadzi? Patrz, do Nubka. A domek Nubka też jest teraz cały fioletowy. O nie, Nubek jest przy tym! Co się dzieje, Nubo? Nubek, mój przyjacielu, zawsze... Co to są za teksty? On mówi, jakby go nie było. To, widzisz, to jest taki jakby znak, jakby go nie było. No, krzyż. Nubek, mój przyjacielu, zawsze ciebie uwielbiałem. Czyli Katnap nie żyje. Nie, no gdzie nie żyje właśnie? Dlaczego miałby nie żyć? To są może jakieś wiadomości. I też dostałem ten sam krzyż i ty masz na się plaży. Jakie, nie, co ty gadasz? Przecież nie piszę na cepazy. Ale ja u siebie dostałem, zaraz ci powiem. Ej, to czekaj, ty masz tu krzyż, tu masz do Gdea pochowanego, co tu się dzieje? Wiesz co, chyba Katnap już odchodzi. Już koniec Katnapa myślisz? No nie. No chyba nie, tak, bo dał znak. Ale czekaj, może bo do ciebie, ma, może no do ciebie ma. Ślady prowadzą, do mnie prowadziły, do Toyta też prowadziły. I do... Tak, Kryś też tam jest, widzę go. Patrz, też ma ślady tutaj do siebie? Kurde, ale to siedzi! Nie mogę tego wyciągnąć! Ma ślady do siebie, ma ślady do siebie. Ślady. Dobra. Cześć, chłopaki! Co się dzieje? A ty masz co? Udaj? No, czajcie to, że Katnap wbił mi wielki fioletowy miecz w podłogę i nie mogę go wyrwać! To jest krzyż! To jest krzyż! Jaki no miecz? Jak to? No patrz, o napisał, jakim ty mieczu gadasz? Tyś mózgu operacji wybacz, no i wbił mi miecz normalnie w podłogę i nie mogę go wyciągnąć! Aha, że co? Że wybacz, bo miecz się bił. On... Nie, no, Kryś, nie chodź! Mam pojęcia, jak chodź. Patrz. Jeszcze pokazał mi coś oddać. Nie, poczekajcie. Skoro krzyżę, no, to chyba go nie ma. Nie no, poczekaj, krzyż? Bo to jest jakiś, to jest niemożliwe. A wy też macie te miecze? Też mam, to nie jest miecz, to jest krzyż. Znaczy dobra, krzyż, sorry, no dobra. Tutaj Katnap, on mi powiedział, tutaj Katnap, przepraszam. I ty masz udaj, a ja mam się. Ej, udaj się. Była taka piosenka chyba. Czekaj, a to co miał? Udaj się, wypadło z głowy. Nie zobaczysz więcej mnie, była taka piosenka, nie chyba?
Co ty gadasz, Krysiu? No, a nie było? No dobra, nieważne. Udaj się plaży. Udaj, ty miałeś na nubek? Tak. Wybacz Wojan za wszystkie złe moje czyny. Widzisz? On przeprasza nas wszystkich. A patrz, co Unubka napisał, chodź. Chodź do Unubka. No co napisał Unubka? A, zamknął się. Unubka napisał, że... Że co? Wybacz przyjacielu, Unubku. Ej, Nubek, czy ty się przyjaźniłeś z Katnapem w takim razie? No trochę tak, tak to było trochę widać. Sus. O widzisz, patrz, i tu jest napisane... Nubek, mój przyjacielu, zawsze cię uwielbiam. On ma na... Udaj się na plażę! Na plażę! Udaj się na plażę! Na plażę! Kupę pokażę! Nubek! Co ty mówisz? Ej, no dobra, tak się śpiewa, nie? A to jest no jakaś piosenka? To jest taka nubkowa piosenka. No nie wiem. Dobra, pytanie. No? Czyli musimy na plażę się udać. No tak, na to wychodzi, na to wychodzi, no. Na plażę. Tu jest plaża. Hihi, tutaj, pa. Ej, faktycznie. Nie, no to nie jest plaża. To jesteśmy, let's go. Plaża Wojanowicka. A tu jest jakaś plaża na Wojanowicach? No są, przecież tam, gdzie Emeraldowa Wyspa. Ej, czyli idziemy teraz się poopalać. Jak i na wakacje. Nubek! No dobra, żartuję przecież. Ej, dobra, chłopaki, poczekajcie, bo ja się tutaj zgubiłem. Jak się zgubiłeś? No sorry, bo ja na plaży byłem, tej nubkowej. Dobra, czyli mamy udać się na plaży. Łamigłówka rozwiązana. Pytanie, dlaczego on nas wszystkich przeprosił? Dlaczego wstawił wszędzie krzyże fioletowe? Ja mam teorię. No może się, może przeprasza i wróci stary Katnap miły, słodki. Ja mam teorię taką. Pamiętasz, jak ostatnio rozłożyliśmy na niego miny i pułapkę? Miny i pułapkę? No, to no zrobiliśmy tam ostatnio. No, to co on, jeśli chce nas teraz się zemścić i na przykład zrobił wielkie TNT? Nie! Na plaży? Nie, no będziemy patrzeć na miny, będzie widać półkrótki. Ej, dobra, a będziemy szukać skarbów? Czemu na plaży? No, bo z takimi się chodzą, z wykrywaczami metalów takich. A, rozumiem. Patrzcie, tu jest fioletowe coś, ale to już było, to jest stare. Nie, tu nic nie ma. Czekaj, to jest jakiś obsydian, no. Plaża, tu nie ma plaży, to jest Emeraldowa Wyspa, tu jest plaża. Woda. Nie ma nic. To jest plaża. Ty czekaj, a tutaj? Zobacz, koło tych jest fioletowe coś, tu. Gdzie? Tu, tam, no przed tobą jest fioletowe. O, pomogę ci. Dziękuję. Musiałem zniszczyć leżak, Kryś, już nie ma tego leżaka. Dobra, ogarnę, pójdziemy do tego sklepu. No nie. Patrz, widzisz? Patrz. Jest tu coś. Ej, jest! Co to jest za miejsce? Tu nie byłem nigdy. Z bezludnej wyspy zobaczycie coś ważnego, już się nie zobaczymy. Patrz, co on napisał. Co napisał? Z bezludnej wyspy zobaczycie coś ważnego, już się nie zobaczymy. A gdzie jest bezludna wyspa? Czyli poszedł. Ty za głowę matronera zakładasz. Nie mogę. Poszedł Katnap. No ale... Ej, tam jest wyspa jakaś. Patrzcie, tam. O, jest bezludna wyspa, tak. Panowie, dawajcie na wyspę. Trzeba zobaczyć z wyspy niby coś ważnego. Jak Kata mówi ważne, to powinno to być ważne. Coś ważnego zobaczymy. Ej, widzę coś, czekajcie, na tej wyspie coś jest w ogóle. Gdzie? Dynia. Ła, gdzie? No tu. O, pusto. Pusto. Nie ma nic. Pusta coś ukradł? Co? Coś czekaj, dobra, co widzicie z tej wyspy? Zamek? Dobra, nubka. Zamek, nubka. No, ja, nubka też widać. Ja mam słaby komputer. No, ja nubka też. Widać, ptysia widać. Co jeszcze widać? Tam, widzę glowstone w szybach. No, Wojanowice nie, trzeba patrzeć w tamtą strzeźnię, bo to po co z Wojanowic? Ja mam kompas słabego, ja nic nie widzę. Widzisz? No nie. I tam jest kolejna wyspa, tam jest coś fioletowego. No to ja tego to nie widzę, no wybacz. Nie widzisz? Tam jest wyspa. Ja wierzę ci na słowo, ale tylko nie widzę. Tylko potrzebujemy... No dobra. To. No dobra. A. Dawaj, trzeba to zrobić. Nie, Nubek, już starczy, nie. A, ty zrobisz to starszy, tak? Ej, no, a Kryś, jak... zniszczyłem tego, tropiki zniszczyłem, ale no. Pamiętaj, że ja mam plecak. Tak, pamiętam, już sobie przypomniałem sobie, Kryś, wiesz? Dalej, Nubek, ale ty nie wiesz, gdzie płynąć. Jako ja ze tereny. Nie tak szybko, dobrze, Nubek, bo prost, zaraz przekroczysz prędkość. Na wprost, na wprost. Dostaniesz mandat, Nubek. Dobrze płynie, na wprost, dobrze płynie. No, nie, Nubek! On... To jest pirat! Nie kręć się! Ej, buguje się! Prosto! Nubek! A, drifty no, nie ma... a nie! Nubek, to tam się prawo jazdy tą łódką! Na wprost, Nubek, na wprost! O, tu, patrz, jest coś fioletowego, widzisz? W wyspie. Ej! Tabliczka i łódka! Jaka tabliczka? No, ej! A co to za lud? A to jest ta, stare dzieje! Jezus, się wystraszyłem! Nubek, nie mogę swoich driftów! Drifty, ej, dokładnie!
za tobą, nie widzicie to? Co? Czekaj, jeszcze raz to przeczytaj. Co ty powiedziałeś? Dokładnie, za dokładnie tobą, przez... nie widzicie to? Co ty gadasz? Już tu nic nie ma. Ej, ej, ej! Zwiększyłem sobie ten, render distance. I co? Dokładnie przed sobą widzicie to? Widzisz? Ja nie widzę, a ty widzisz? Ja widzę. Fioletowy tam pasek do samego nieba. Wow, dobra, biorę łódkę. Chyba beacon. No. Jest niemożliwe. Ej, ale wiecie co jest dziwne? Wiecie co jest dziwne? Dziwne jest to, że tutaj w ogóle była jakaś łódka. Nubek, daj mi płynąć. Masz jeszcze drugą łódkę tam przecież. Jak oddał. Proszę. Jak oddał, nie no, biorę go, bo będzie driftował i nie dopłynie tam. Płynę tam, Nubek, dawaj. A może jakiś driftcik? Ja to Pokemon! A może... A może jakiś driftcik, Nubek? Esa! Esa! Ej! Ja myślałem, że to ptyś do nas strzela. Ej, dobra, coś... Masz, to jest tutaj już, myślę, że to dalej jest. Ej, faktycznie. Co? Ej, we wodzie tu widzisz jest? To? Ej. Tu jest jakaś świątynia. Tu, naprost. Czemu to jest taki kolor ketapa? Nie patrz! Ej, no faktycznie! Ej, tu jest świątynia jakaś, nawet skrzynka! Ale czemu ona jest piaskowa? Przecież to nie były takie inne w świątynie? Patrz. Czekaj, patrz. Dawaj, lecimy. Pusto! Pusto? Tu coś miało być? Nie wiem. Czekaj. Szukajcie czegoś. Ej, wędka i... Iron lockpick! Co? Ra, wypływam! Dawaj, wypływaj, bo utoniesz! A nie, tam jest laser, chodźcie tam! Chodźcie tu. Dokąd ten laser? Czekaj. No to jest laser właśnie. Co to jest? Widzicie to? Ja widzę, nie. Na dół. Co to tak zarośnie? To jest jakiś krzyż! Pokaż. O, jak kręcę. Co to jest? Musi być skarb. Ej, ale ja powalone. Ale tu nic nie ma, to jest tylko ten biko. Nie, ja tu, przed tobą jest zakryte. Winoroślami. Ej, to faktycznie, poczekaj, wypłynę, bo... Ale stare. Nie mam powietrza. Ale jest faktycznie, to musiało być tu chyba już jakiś czas. Czekaj, trzeba powycinać to wszystko, czekajcie, wytnijmy wszystkie te glony. No to dobra, to na samym... Ciacham, ale satysfakcjonujące! Widzowie, ciachamy wszystkie! Dobra, odkryjemy to, dobra? Dobra, no. Topię się! Ale tego jest dużo, aż laguje! Dawaj! Ej, tego jest tak dużo, aż laguje. Ej, to poczekaj, ja mogę dać podkę na oddychanie pod wodą, mogę dać, jak chcecie. O! Chodź, Nubek! To poczekaj. Też. Chcę sobie wypić podkę. Nubek, masz nuggetsy. Dzięki. Macie, chłopaki, czekajcie. Rzucam wam tutaj, chodźcie na łódkę. Chodźcie na łódkę. Dawaj, chodź, Nubek. Dawaj do wody. Dobra, dawaj. Ej, co ty zrobiłeś? Zorze, mam! Ja nie! Nie mam. Ale nie masz pitnej? Czekaj, no może mam, ale ta była na 8 minut. No ja no nie mam. Mogę. No ale on 3 minuty. No starczy. I teraz nurkujcie. Dobra, mikstura oddychanie pod wodą, dobra? Dobra, i o co tu? Dobra, można oddychać, co tu jest napisane? Jaki wielki krzyż. No. Katnap, data śmierci 15.03.2024. Ej, to dziś! To dzisiaj? No? Zobaczymy, to nagrywamy właśnie 15. Ej, faktycznie, to jest 16, ale... Ja nie mogę. Ej, kopiemy? Ten grób? No. Ja nie wiem. No, ja, musimy... ja to zostawię. Dobra, ale... kreś wykop, okej, okay, wykop. Ja to kopię. Nie kopię. Nie! Nawet ale, jest, ale, ale jest woda, ty łebku, jest woda, tu to nawet byś nie wysadził. Okay. Dobra, dawaj, spróbować. Czekaj, coś tu jest? Jest coś tu pod wodą? Jest, ale... Ej, nie wykopuj, bo się zatapiamy, tu jest czyste powietrze. No poczekaj, poczekaj. Tu są jego kości. Ja to zamuruję. Ej, faktycznie. Zamuruj, no. Dobra, zamurowałem. Okej, okay. Mamy tutaj kości, czy to jest jakby szkielet? Dziwne, czekaj, po prostu kości takie porozwalane. Faktycznie, ale katap nie jest taki wielki, to nie są mojego kości. No, wiedziałem. To może dinozor. Dobra, dinozor. Coś. Wiedziałem, że tu zejdziecie, jak widzicie, są to moje szczątki. Tu są jego szczątki. Co? Wiedziałem. Odchodzę. Zbyt wiele złego wam zrobiłem, a wy jesteście tak dobrymi ludźmi, przepraszam was. Pod moimi szczątkami znajdziecie moje zadośćuczynienie. Ale chłopaki, nie wiem czy wy wiecie, ale skoro katap dzisiaj niby umarł, to niemożliwe jest, żeby to były jego szczątki. Właśnie. Ale to jest Minecraft. A właśnie, też. A poza tym, Grysiu, ty tak udajesz takiego chude mądrego, a ty nawet matematyki nie robisz. Nubek wjeżdżał na mincję. Ja robię teraz. Ja usiądę tu i serów. Dobra, mamy tutaj, są kości i on napisał, że pod moimi szczątkami znajdziecie moje zadośćuczynienie. Kop.
Nie, ja nawet kopiemy. Tego nie chcę za dość uczynienia. Nubek sobie kopiemy, kopiemy, kopiemy. Skrzynka! O, skrzynka. A skrzynka, jesteś w środku. Co jest w skrzynce? No i to jest za dość uczynienie, to jest właśnie książka. Super, książka? Super, warto było, przeczytaj, przeczytaj ją, przeczytaj ją, Krzyś. Dobra, będę czytał. Uwaga, uwaga. Czytaj, może potem teraz tryb lektora. Uwaga. Ha, 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 ale beka, ale beka. Nie, serio tak jest napisane. Ale śmieszne, ale śmieszne. Ale serio, cała strona to jest ha, ha, ha. No jak druga strona to jest ha, ha, i trzecia strona to jest ha, ha, ha. Dobra, słyszysz go? Nie, żartuję. No ale patrz, no zobacz. Jest ha, 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 ha. Ja myślę, on nas Katam nas wyśmiał. Nubek, przeczytaj to. Ty, on bekę z nas kręci. Nubek, przeczytaj to. Jest chyba lipa. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Czekaj, czekaj, Nubek czytaj, Nubek czyta, Nubek czyta. Dawaj. Ha, ha. Ha, 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 hicha. Ej, serio? Było tam hicha, hicha? Bez kitu. Nie było, ale może trzeba znaleźć ukryte znaczenie w tym. Ej, może to jest szyfr. Weźmy teraz kod 01, może to jest kod Morsa. Może kod Morsa, no, nie, no to jest sam śmiech. Tu nie ma nic innego niż H i A. H i A? H i A. Dobra, wróćmy na Wojanowice, nie, czekaj. Chodźcie. A to jest pierwsza litera alfabetu, H to jest A, B, C, D, E, F, G. Topię się! Nie wiem, która. Daj. Topię się, topię się na łódkę. Dobra, opaki, wracamy. Widzowie, czemu kamerka jest teraz tu, a nie tu? Bo coś mi statyw nie działa i mi cały czas zjeżdżał i zjeżdżał i zjeżdżał. Dlatego niestety widzicie mnie teraz z bardzo dziwnej perspektywy. Jeszcze z takiej pewnie ale nie widzieliście. Ale! Ale, ale! Dobrze, będziecie ci widzieć na koncercie Paliona. O, tak, okay. Widzowie, Nubek dobrze mówi, dobrze ja będę, prawi. Ja no, będę Nubek jakieś będzie i a będzie Nubek taki ukryty gdzieś, będziemy musieli znaleźć Lunubka. Będzie pod sceną, na koncercie. W tłumie. Ja na jakimś jednym czas będę, tylko muszę zastanowić, gdzie pojechać. Nubek będzie między widzami skakać, co? No tak, na pewno. A może spotkał kogoś. Gdzieś, widzowie, między wami będzie Nubek, sobie wyobraźcie, co to będzie. To będzie hit. Ej, dobra, chodźcie, chodźcie do mnie na latę. Świętujemy, świętujemy, że Katapa już nie ma, chodźcie. On się z nas śmiał, więc może już być. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Katapa już nie ma i nie będzie. Nawet na koncercie nie będzie. Ale to jest proste. Czyli udało się. I robimy imprezę u ciebie. Tak, tak. Świętujemy, widzowie, koniec Katapa, let's go. Wygrana. O nie. A co wy myśleliście? Co on tu robi? Nieźle was nabrałem, co misiaczki? To fajne chodźcie żarty! Tutaj. Fajne żarty! Jestem głodny, ale chodźcie tutaj! Krzyś! 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 Uciekaj się! Mnie atakują! Krzyś, się! Idę w prawo! O, dobrze, nie, Krzyś, uważaj, on cię goni, Krzyś! Nie, on mnie on cię goni, on próbuje cię zaatakować! Nie ma wyjścia, to jest mi koniec! Nie, Krzyś, nie, Katam, zostaw mnie! Boli! To boli! Zostaw mnie, widzowie!